Jesteśmy w Smysie. Szukamy jeszcze prezentów. Zaraz zobaczymy. Musimy się chyba jeszcze cofnąć do działu z Lego, bo Lego są na samym końcu. Także chyba się musimy cofnąć. Zobaczcie tą ilość tych zabawek. To jest po prostu no szaleństwo. Krótko mówiąc, szaleństwo. Lena mi usnęła, więc możemy się tu chwilkę pokręcić. Zobaczcie na to! O Boże! O lol! O kurczę, super, nie? No, ja trochę żałuję, że takich zabawek nie było, jak my byliśmy mali, bo to naprawdę... To byłaby zabawa. A tu mamy coś dla fanów Lego. Zobaczcie. To jest cały ogromny dział. Pełen zestawów z klocków Lego. Ktoś nie chce iść z nami w dobrą stronę, czyli w tą stronę, w którą my idziemy, bo ja wiem, że z tyłu jest dużo, dużo ciekawsze rzeczy. Że ktoś idzie na rączkach u mamy i takie łezki się pokulały, bo mama nie chciała pozwolić pójść w tą stronę, w którą dziecko chciało iść. Jesteśmy właśnie na ścieżce. Tu co prawda brakuje ławeczek. I mogliby zrobić gdzieś dwie ławeczki po drodze, no ale trudno. Taką mamy ścieżkę, jaką mamy. Prawie się zapada w jednym miejscu, ale co tam. Ciągnęłam brata na wywiercenie mi kilku dziurek. I tym oto sposobem powiesiliśmy lampeczkę. O! Powiesiliśmy obrazki. I powiesiliśmy półeczkę na książeczki. I oprócz tego będzie jeszcze, zaraz wam pokażę. Tu widzicie jedną dziurkę. Drugą dziurkę i będą wisiały cotton bole i taka jeszcze jedna chmurka, jak właśnie widzicie. Cotton bole są już w części zrobione, o, ale muszę jeszcze zrobić w innych kolorach, żeby było tak bardziej wesoło. Otwieramy właśnie kalendarze adwentowe,
Tutaj mamy 20, mamy widzę dosyć bogato. I mamy udekorować pomarańcze. A to będziemy musieli kupić odpowiednie składniki do dekorowania. I w środku mamy po monecie i mamy po żelkach. I od razu Wam pokażę, co kupiłam Lenie na. Lena właśnie chciała picie. Co kupiłam w Lenie, być może na święta wielkanocne, bo teraz już myślę, że dostanie wystarczająco prezentów. Takie do krojenia warzywka, czy jajko, czy jakaś tam kiełbaska i tak dalej, z drewna. Także takie coś było, w sumie nie wiem, za przezioło kosztowało, więc stwierdziłam, że warto. I dla dzieci mojej koleżanki w Smysie kupiliśmy jeszcze o, taki zestaw Duplo. Także nawet fajnie się opłacał i myślę, że dziewczyny się będą dobrze tym bawić. To jest mój prezent dla Emy. Oczywiście prezent będzie w drugą stronę, bo na razie jest do góry nogami, ale musimy zobaczyć, czy dobrze klej trzyma i będziemy musieli jeszcze sprawdzić, czy czasem nie przecieka. Także taka ręcznie robiona właśnie kula śniegowa, to znaczy właściwie brokatowa. Także zobaczymy. No, to słuchajcie, dzień był w sumie dosyć intensywny. Także do zobaczenia jutro. Nie wiem, co się jutro będzie działo. O, zobaczcie. No, może jutro Wam pokażę efekt końcowy tej kuli. No i zaniesiemy Emmie prezent. To do zobaczenia. Pa, pa.